Gdy tylko mówię dwa magiczne słowa, analiza kolorystyczna, to często w odpowiedzi słyszę: ja jestem typem mieszanym. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Wyjaśniam to w dzisiejszym filmie. Typy mieszane. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Zacznę od tego, że o typach mieszanych najczęściej słyszę wtedy, kiedy ktoś zna tylko cztery typy urody, czyli te podstawowe: wiosna, lato, jesień, zima. I tutaj w tych czterech typach urody one są bardzo jakby ściśle określone, jak powinny wyglądać. Przykładowo, wiosna powinna być jasną, naturalną blondynką z jasnymi oczami, jasną, ale taką złocistą, beżową cerą i powinna mieć taką świetlistą urodę, na której mogą pojawić się piegi. Czyli generalnie ja sobie zawsze wyobrażam taką kobietę aniołeczka, tak? Taką bardzo jasną, bardzo taką eteryczną. I jeżeli ktoś jest dokładnie tak wygląda, no to nie ma problemu, jest wiosną. Ale zaraz obok tego jest lato, które też jest blondynką, ale już taką bardziej popielatą, średnią, ciemną, taką zgaszoną. Oczy są szaro-niebieskie, szaro-zielone, szaro-zielono-niebieskie, właściwie nie do końca wiadomo jakie, różowa troszeczkę skóra i taka zdolność do opalania niby szybka, ale też bardzo szybko się ta opalenizna kończy. I teraz no, wyobraźmy sobie, że jest kobieta, która jest jasną, naturalną blondynką, ale ma szare oczy, czyli ma i zaróżowioną cerę. Czyli ma trochę z lata, trochę z wiosny i ona wtedy przychodzi do mnie i mówi, że ja jestem typem mieszanym, coś pomiędzy wiosną i latem. I teraz tak naprawdę w tych typach czterech urody, oczywiście w jakichś książkach, jakichś publikacjach na ten temat, nie ma jakby stwierdzonego, tak są typy mieszane. Natomiast i na szczęście dla mnie, w analizie kolorystycznej 12 typów, na której ja pracuję, jest coś takiego, że typy jakby w siebie delikatnie nie przechodzą. To znaczy zamiast czterech pór roku mamy 12 typów kolorystycznych. I teraz, jeżeli chodzi o wiosnę, to są trzy wiosny, trzy różne kobiety. Lato, trzy lata, trzy jesienie i trzy zimy. Także mamy trzy zupełnie jakby inne odmiany tej samej pory roku. I teraz w 12 typach kolorystycznych, co zresztą widać tutaj teraz, wiosna może mieć ciemne oczy i ciemne włosy. Nie chodzi o to, jak się wygląda, chodzi o to, jakie kolory pasują. O 12 typach kolorystycznych możesz albo obejrzeć film, do którego teraz pokazuje się link, on będzie również pod filmem, albo możesz zamówić sobie książkę Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej. Oczywiście link również jest teraz i jest pod filmem, gdzie jakby te 12 typów będzie dokładnie wyjaśnionych. Ja nie chcę teraz o nich za wiele mówić, ponieważ nie o tym jest film. Ale mamy w każdym razie z każdej pory roku mamy trzy różne osoby. Także nie jest to już tak bardzo określone ściśle. I teraz, co tak naprawdę jest ważne, jak można wyjaśnić te typy mieszane, przekładając je na 12 typów urody? Jest coś takiego w typach tych 12, jak typ siostrzany. To znaczy, to jest taki typ urody, który jest do nas bardzo podobny. Mamy dosyć podobną paletę, ale one jednak się od siebie różnią. Typ siostrzany to jest taki typ, który, jeżeli chodzi o zasady książkowe, ma dokładnie ten sam początek nazwy. To znaczy, mamy jasną wiosnę, jasne lato. Mamy ciemną jesień, ciemną zimę, czyli jakby te cztery typy, u których najważniejsze jest albo jasność, albo ciemność wizerunku. Następnie, jeżeli mówimy o temperaturze wizerunku, czyli mamy osoby, które mają w sobie bardzo dużo odcieni ciepłych, ciepłą wiosnę i ciepłą jesień, albo mają u siebie bardzo dużo odcieni chłodnych, czyli chłodne lato i chłodną zimę. Jest jeszcze oczywiście chromatyczność, czyli mamy dwa typy zgaszone, czyli o niskiej chromatyczności, o niskim nasyceniu i niskim kontraście w swojej urodzie, to jest zgaszone lato, zgaszona jesień i mamy o bardzo wysokim kontraście, mamy czystą wiosnę i czystą zimę. I to jest właśnie te 12 typów, podzielone tak jakby na dwójki, czyli mamy nasz typ i mamy nasz typ siostrzany. I tutaj właśnie bardzo często w to można jakby no, wcisnąć to pojęcie typu takiego mieszanego, czyli coś, co jest pomiędzy. I bardzo często jest też tak, to już wiem jakby z praktyki przeprowadzania analiz kolorystycznych, że oprócz tego, że mamy swój typ i typ siostrzany, to jeszcze dodatkowo jest coś takiego jak taki trzeci typ, który gdzieś mocno na nas wpływa. Albo mocno wpływa na to, jak my wyglądamy, albo mocno wpływa na to, jakie kolory są w naszej palecie. Czyli tak jakby ja bardzo często swoim klientom daję oprócz typu kolorystycznego, typu siostrzanego, jeszcze jakby drugi typ siostrzany, czyli coś, od czego, z czego się można jeszcze inspirować.
I teraz po co są te typy siostrzane? Co one nam dają jakby w naszym ubieraniu się? Bo one oczywiście nie są tylko po to, żeby być w książce. One są po to, żeby z nich korzystać. I teraz od typu siostrzanego możemy pożyczyć sobie kolor włosów, możemy pożyczyć sobie trochę kolorów w ubiorze i możemy pożyczyć sobie kolorystykę makijażu. To znaczy możemy tak jakby lekko się tak stuningować. Nie możemy zrobić tego za bardzo, znaczy możemy zrobić, ale wtedy to będzie wymagało jakby trochę więcej pracy. Nie możemy jakby przesadzić, nie możemy, ciężko jest zmienić się w inny typ urody. Oczywiście ja wiem, że kobiety to robią, codziennie się starają, robią sobie henny i farbują włosy co 2 tygodnie i opalają się na solarium po to, żeby się jakby upodobnić do innego typu. Ale tak naprawdę wróćmy jakby do natury, do podstaw. Jeżeli ktoś chce mieć łatwe ubieranie się co rano, to po prostu stosuje się do kolorów swojego typu kolorystycznego, a typ siostrzany jest takim jakby powiewem trochę innych kolorów. To znaczy, ja jako ciepła wiosna mogę sobie pożyczyć od ciepłej jesieni, jako mojego typu siostrzanego, trochę kolorów, ale nie mogę się ubrać cała na jesienno, bo będę za ciężko wyglądała, tym bardziej, że jeszcze pożyczyłam sobie kolor włosów. Czyli pożyczamy trochę kolorów, pożyczamy sobie kolor włosów i pożyczamy sobie kolorystykę albo intensywność makijażu. I to tak naprawdę jest ten typ siostrzany. Także podsumowując, czy istnieje coś takiego jak typ mieszany? Nie, nie istnieje. Natomiast też pamiętajmy o tym, że analiza kolorystyczna to nie jest chirurgia, tak? To nie jest neurochirurgia. To nie jest tak, że jak omsknie nam się po prostu jakaś decyzja zakupowa, to coś strasznego się stanie. Pamiętajmy o tym, że to jest tylko i wyłącznie zabawa w kolor. Chodzi o to, żeby cała nasza stylizacja wyglądała dobrze i dlatego właśnie na sam początek dostajemy swój typ, później uczymy się typu siostrzanego, a później zaczynamy się rozglądać, co jeszcze by można było do naszej szafy, że tak powiem, wcisnąć, żeby wyglądać ciekawie, nowocześnie i wprowadzać kolory, które akurat są w trendach. Także po to właśnie są typy siostrzane. Także typ siostrzany to taki trochę typ mieszany, można powiedzieć. Ale typy mieszane jako takie w 4 porach roku nie istnieją. 12 typów jakby samo z siebie, teoria tego systemu już pokazuje, jak ten typ mieszany się zamienia w siostrzany. Także myślę, że mam nadzieję, że pomogłam trochę z tymi typami siostrzanymi. Przypominam, jeżeli interesujecie coś więcej na temat 12 typów kolorystycznych, zajrzyj do innych filmów na tym blogu, subskrybuj mój kanał, ponieważ mogę siebie nazwać specjalistką od kolorów i o nich często tutaj mówię. A tymczasem to już wszystko. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.